Witam serdecznie. Wygonimy, ruszymy. Wczoraj się naprodukowałem, gadałem sam do siebie, bo film się rozłączył. Tak to na razie wygląda. Siema, siema. Będzie ścineczka.
Będziemy doganiać pomału, budy zamknięte. Tu moje. Tu są moje i tu są moje. Chyba już teraz to się pogubiłem. Drierek ładnie zjechał. Zaraz trzeba będzie troszeczkę podgonić. Dwa kółeczka, trzy niech robią. Na razie póki te jeszcze chodzą, to nie trzeba, bo coś tu się jeszcze w koło budy kręci. Zaraz będzie tu podgonić delikatnie. Tam dwa, trzy kółeczka, nie za bogato. Tam jeszcze kupy chodzą. Ale już które, czyje, to już nie jest takie proste. Także wczoraj chodziłem, opowiadałem, gadałem. Myślę, że z 7-8 minut. Ja patrzę, a tu się film
Łączył. Operator słabiutki, ganiacz też słabiutki. Także. Tam jeszcze. Łyczek kawki. Nic nie siedzi, bo sąsiad dogania. Delikatnie znowu ruszymy. Ale pierzą, pióra to tak się sypią, że... Podjadę za chwilę na rynek do tłuszcza, zobaczymy co tam jest. Jakiegoś drobnego muszę kupić, bo się kończy drobne pszenicy, to jeszcze jest spyte. Ale drobne. Trzeba tam ze 2-3 woreczki wrzucić. Jakiegoś prosa, jakiegoś drobnego, mieszaneczki. Jest tu jeszcze, tu, o tak to wygląda, tam w górze jeszcze. Na razie nie sypiemy papu. Bo to będzie jeszcze, myślę, parę razy podganiane, a one będą myślały już tylko, że tam leży jedzenie. Przynajmniej tak mi znajomy wytłumaczył. Papu na sam koniec. Szybko zobaczyć, czy nic się nie pomyliło. Nie ma niebieskich znaczków. Odgonimy, bo moich mniej zostało. No jeszcze się na koniec złapią przy samym siadaniu. I resztę jeszcze delikatnie. Sąsiad patrzy, ale nie zamyka.
jeszcze łyczę kaweczki. Chociaż ciśnienie w normie. No i teraz mi smacz będzie. Tu moje, tu z tyłu moje. Jak to tam się rozkładają siły, to się zobaczy. Ale zaczynają być cwane, będą padały, bo będą, bo jest teraz pierzenie, one jeszcze tam muszą się dobrze przebrać. No ale na razie, znaczy tak, te co padną, tak naprawdę mi ich tak mocno nie szkoda. Co z nimi, co zrobię? Boksę wyrwę? Oho, przysiadanie już. Na górę. Sąsiad daje wszystkie z powrotem. I tak jakbyśmy chcieli, to tylko przerwa na obiad i mogłyby się ścinkować całe dnie. Ale one też muszą posiedzieć, odpocząć. No i ja muszę też odpocząć. Pomału będzie dobrze. Tak mi piszecie, tak do tego podchodzę. Chociaż ja i tak mam dobre podejście do tych gołębi. Myślę, że nie jeden już by dawno skosował. Ale traktujemy to oczywiście tylko jako fajną zabawę. Rywalizację. No i uczymy się. Małymi kroczkami się uczymy. Ganiać podejścia do gołębi. No uczymy się. Jeszcze będziemy ludzi uczyć. Sąsiad nie daje swoim usiąść, trzyma sztychę. Sztyce da, macha szmatą, żeby w kupę się wzięły, ale to nie takie proste przy tych ilościach, żeby się w kupę wzięły. My wszyscy byśmy chcieli, ale one się w kupę wezmą, jak i zostanie 2,5 paki. Spierzeją i wtedy nauczą się wychodzić ze ścinki razem, mam nadzieję. Co, znowu ze 2 kółeczka, bo widzę, że sąsiadowe siadają. Dobra, delikatnie kółeczko. Ten się też daje w górę, także nic nie usiadło. Niech on się budę otworzy delikatnie, niech sobie wskakują. Najwyżej z budy się wygnę, bo to już trochę szkoda, ja tu mam dobre serce, tak mi się przynajmniej wydaje. Że może nie bardzo dobre, ale staram się, no żeby gołębią, bo ludziom to nie musi być dobrze. Jeszcze raz dogonimy ostatni, bo czekamy, zacząć się działo. Już wszystkie gołębie wdechy zeszły. Moje i jego, tutaj jest jego jedna kubka, tutaj jest chyba wspólna kubka, tu jeszcze moje.
Nie wiem, to chowanie u nas młodych to się mija z celem. Ja widzę, że jakbym te młode ruszył, to one by tam same pospadały. A odkładać ciągle co jakiś czas to mi się nie chce. Trzeba było oddzielną budę robić tutaj gdzieś z boku dla samych młodych. Ruszymy, bo sąsiada siadają. No, leją sąsiada. Tym też już otworzyłem, niech sobie pomału do budy wlatują. Jak zwykle jeść, pić i robota. I tak to u nas wygląda. Jakbym chciał to codziennie, ale codziennie to nie chcę. Przyjdzie czas, będzie codziennie. I znowu doganianie. Na siłę, żeby było więcej. Każdy ma swój sposób, każdy robi po swojemu. No, żółta jedyneczka leje. Ona to naprawdę ma pojęcie o tym lataniu. Znaczy one wszystkie mają, a później padają, ale widzę, że jest. No utrzymuje się drugi rok, no to co tu chcieć. Już nie ma. Ona ma za sobą tyle batalii, że no, taki miszmasz się robi. Muszę dogonić, bo widzę, że dobra, wystarczy. Tu nie wiadomo, o co chodzi.
Jest godzina 5:13. Także jeszcze ze 3 minutki polatają. Albo i 15. No na razie się nic sąsiadowego nie pomyliło. No ja się tam mocno nie dziwię, że się nie pomyliło, ale szkoda. Szkoda. Się brały w kupę. Spierzeją. Jakby tak mocniej chodziły w dach, żeby w ogóle wchodziły w dach, to może coś by się urwało. A tak chodzą, o, jakby chciały. Tutaj nie może być ładnego chodzenia. O, jest sąsiada jeden. O, sorry, przywaliło się, ale to był źle postawiony po prostu. Jest niebieski znak. Jest następny. Kurwa. Dobra, jak to usiadło, bo... Mam nadzieję, że się nie zerwie. Siadać, kurczę, blaszka. I zostanie 5 w górze, będą chodziły. Sąsiad zamknął. Zlegamy to.
Taki drugi asiur. Znak jest, jest. Nie, synku! Ja dwa. Dobra, teraz posypiemy. Na razie pytałem sąsiada, złapał jednego. Trochę nie popasą się. Sąsiad jeszcze gania. Sposób, podstawkę wrzucamy do garka z pszenicą. Wiaderka, nie garka. No i dobra. Jedziemy z targu. Czekamy jeszcze 10 minut, zobaczymy, bo jeszcze w górze jakieś tu chodzą, ale czyje, to już nie mam pojęcia. Jak to jest, przychodzi się na chwilę, samego ganiania już jest 22 minuty, 23. Oblatały, pościnkowały, niech się przecierają. Jeszcze garczek. Nie mam drobnego, mi się skończyło jak zwykle, człowiek. Nie przygotował się, ale zaraz przygotujemy się, damy po pulku. A jeszcze to wsiada. Jeszcze tu chodzi jakiś z czerwonym ogonem. Mówię, wpadł jeden do budy, to zanim go znalazłem minęły 3 minutki. Jakbym nie miał znaków takich jakich mam, a wam się nie podobają, tym go łapał do późnej starości. Jakby sąsiad nie poznaczył, ja nie poznaczył, to byśmy ganiali sobie gołębie nawzajem. Gołębi człowiek nie zna. Patrząc na te znaki, jeszcze ze 2 tygodnie znowu trzeba malować. A jeszcze jakieś tam pojedynki w górze. Wysoko, bardzo wysoko. No, jeszcze pojedynków to jest po całym niebie. Nie no, fajnie. Fajnie, jak zwykle. Mówię, tam parę dni nie nagrywałem, bo nie miałem czasu. A teraz wrzucimy filmik. Myślę, co drugi dzień, no czy ześcinek, o tak. To jest jakieś gadania mojego, moich głupot, spasienia, też coś tam wrzucę, bo lubię. Lubię gadać. Powinienem być przedstawicielem handlowym, nieraz tak sobie myślę. Tylko czy bym umiał coś sprzedać, gadać, a sprzedawać. Dobra, na chwilę obecną 2-1, bo tu już rozgadałem się, filma. Ło. Zanim to przemieli, to będzie wieczór. No i dobra, 2 asy są,
Jeden na razie w plecy. Jakby tam coś złapał z tych pojedynków, to oczywiście nie omieszkam wam dać znać przy następnym filmiku. A z tego co widzę, chociaż jeszcze, no mówię, ten okres wakacyjny to będę miał ciężki. Jedni przychodzą, drudzy odchodzą na urlopy. Mój urlop jest trochę później. No i tak to u mnie w dniu dzisiejszym wyglądało. Jedynego nie, bo już nie będzie czasu, trzeba do roboty. A jak wracam, to już jest ciemno. Bo o 21 kończę, także zanim przyjadę z 22, to nawet tutaj już nie zachodzę. Chociaż nieraz zachodzę, jak mam wenę. Dobra, pozdrawiam jeszcze raz wszystkich. Tak to dzisiaj wyglądało. Na razie, cześć. No i film się nie urwał.